Ucięło mi ten filmik właśnie, jak podnosiłem tą stopkę. Zobaczcie, przytyczki, przytyczki i tak dalej. O, to jest zaostrzone. Ktoś pomyślał o tym, zechciał to zaostrzyć, żeby fajnie ta stopka, wyciągając ten sworzeń, żeby to fajnie wskoczyła bezproblemowo. Miejsce na kluczyk, to czego mi właśnie z tą maszyną takie pierdoły brakuje, bo to są pierdoły, maszyna nadal działa, jest mocna, tylko kwestia takiego, wiecie, dosłownie pierdół, miejsce na kluczyk i o. I ten klucz do wymiany, no mi się bardziej podoba niż w Samaszu, bo nawet naciska się, to moja dłoń naciska na płaskownik, no nie? A jak weźmiemy na przykładu Samaszu kluczyk, ten do wymiany tych, no to jest kawałek pręta, no nie? To są pierdoły, ja wam mówię, to na upartego sobie mogę dospawać płaskownik albo kuźwa rączkę, cokolwiek, nie? To są pierdoły, mówię, to nie wpływa jakoś tam na pracę maszyny, aczkolwiek na taką codzienną obsługę, wygodę. O, z takich jeszcze pierdółek. Ktoś chytrze pomyślał, to jest do trzymania wałka. Jak wałek jest, to się trzyma, ale zabierasz wałek i jest pyk, i się schowało. To są dosłownie takie pierdoły, nie? Pierdoły, które trwają życie. Dalej, do podczepiania tuza. Takie są spawane te, żeby łatwiej ewentualnie ramionami trafić, no nie? Dosyć ciekawe rozwiązanie. Pomaga, naprawdę. Miejsce na nożyki, też tego w Somaszu mi brakuje, to są pierdoły, nie? Ale naprawdę, o, nożyki lewe, prawe, tak siedzą, czekają świeże w razie gdyby. Z takich pierdół, nie? Kosmetyka, no to fajnie, że już zaczęli dawać te kapselki, to przynajmniej się nie obija, się nie koroduje, te nakrętki się nie brudzą, no nie? To już fajne. Oczywiście punkty wszystkie ruszające się są smarowne. To jest tak zwane te podnoszenie i blokowanie do odczepiania właśnie tego siłownika. Ten siłownik działa zamiast tych sprężyn, to on, ten siłownik właśnie tą kosiarkę unosi lekko do góry. Tutaj jest główny podnoszący, składający kosiarkę. I nim pracujemy na pływającym w trakcie pracy. I całe odciążenie przyjmuje to. Tu są schowane fajnie, tak właśnie gładko wszystko porobione. Te, jak one się nazywają, amortyzatory olejowo-gazowe. I one mają za zadanie właśnie odciążyć tą kosiarkę, no nie? Co tam jeszcze z takich pierdół ciekawych, co sobie Niemcy wymyślili? No tutaj ten zegarek, tak, zegarek ciśnienia. Tutaj jakieś tam zalecane obroty, mniejsza, większa trawa. Nie, ona oczywiście jest na 1000. Z takich pierdół, ona składając się siada na te siodło, nie? No, że komuś się chciało tutaj zrobić taką blaszkę, że ona najwięcej się na tym wyciera, nie? Przecież tak naprawdę można było tego nie dawać i też by było zamknęło się na tym siodle. No ale komuś się chciało, kto się wytrze w trakcie transportu czy coś, to zawsze można po co spawać drugą, wkręcić drugą. Po co spawać kolejną, można w tą wkręcić, nie? No, to tak. To teraz to z kolejnych różnic takich ciekawych. Ta strzałka, widzicie tą strzałkę, to do poziomowania, jak ją się opuszcza, to tą strzałkę trzeba wyrównać z tą i ona wtedy tak się ustawia tuza i reszta hydrauliko się robi, no to jest fajne, nie? I o co chodzi? Taka pierdoła, komuś się zechciało, to dali odblaskowe, zresztą widać, jak w nocy kosisz, pali światło, to z daleka widzisz tą strzałkę, nie? Nie ma problemu się przyglądać czy coś, tą i tak widzisz, bo jest duża, a tą małą na ten punkt bez problemu widzisz, nie? Co tam jeszcze? Główna przekładnia, pisane jakiego oleju, ile trzeba równować bagnet. Smarowanie wyprowadzone już wygodniej na wierzchu, tak samo tu i tu. Smarowanie kondycjonera. Tutaj zobaczcie, naciąg kondycjonera, sprężyn. Znowu trzeba podciągnąć, bo chyba troszkę się ślizga. Znak na obudowie. Dokąd właśnie widzę, że się troszeczkę to ma być sprężyn. A nie, w sumie jeszcze nie jest tak źle. No i to jest taki chytre, bo to jest kluczyk, nie? Na przykład. No to jest kluczyk. To jest kluczyk i się go wyjmuje i się trzeba. To po prostu. No i co jest? No nie będę wyjmował, bo szkoda czasu, ale musicie mierzyć. To jest właśnie ten kluczyk do naciągu kondycjonera, nie? Z takich szczegółów. Tak. Ciach, jedną ręką nadda się. I dobra. No tu są te zgarniacze. Po kosu ustawia się blachę. Ona tak naprawdę z tej strony jest na maks otwarta. Tam trochę zarzucam, żeby mi nie zawijało pod przednią kosiarkę, no nie? Bo to wtedy później czasami jak złapię większy ten
Tu oczywiście w opcji były te tak zwane też deflektory pokosu, żeby ładnie składało, no ale skoro ona jest tylna, a mam przednią, nie jest to konieczne, wręcz nawet zbędne. Z takich innych jeszcze pierdół. A, miejsce na sznurki, zobaczcie, jak sznurki fajnie położone są. Tak, tak, tak. Komu się zechciało, żeby te sznurki nie poleciały gdzieś tam, komuś się zechciało zawiązać guziołek, podkładkę, wtedy wiem, że te sznurki nie polecą mi gdzieś tam, się nie zaplączą o nic. Równie dobrze mógłby ten sznurek spaść, nie? Gdyby tam nie był zabezpieczony, równie dobrze spaść za to ten i by mnie pociągnął, nie? Trzeba byłoby wyjść, się go regulować i tak dalej. Komuś się zechciało, ktoś to zrobił, nie? Także o takie pierdoły. I druga sprawa, o ten wieszaczek na sznurki, nie, że gdzieś leżą na kosiarce, się walają, normalnie wieszaczek na te sznurki po to jest. Stworzeń blokowany pod względem takim, żeby nie jeździł, jaja nie robił w kosiarce, tylko tu jest zablokowane, tak, góra dół przekładasz to jak chcesz, ale on jest zablokowany w jednym miejscu, jeżeli już to tylko trze między łącznikiem a tym stworzeniem, tak, także z takich rzeczy. I chyba będziemy pomału kończyć z tych różnic. A propos właśnie tego naciągania właśnie kondycjonera. Zobaczcie, tu jest właśnie takie, pokazywałem tak, no, żeby się po prostu z tym nie motać, tak dalej. Tak samo te nakrętki, nie trzeba narzędzi, nic, dokręcasz sobie elegancko sam. Docisk kondycjonera, strzałeczka, tu masz dźwignię, strzałeczka, czyli to tak normalnie, tak jak trzeba. To mówię się normalno. No tu na przykład jak naciągać kondycjonera, no nie, no to trzeba, wiecie, o co chodzi, nie? To trzeba poluzować te trzy śruby. To są pierdoły, nie? Wszystko da się. Te trzy śruby poluzować. No i wtedy tą śrubą naciągać, nie? Niby nic takiego. Niby nic takiego, no ale wiecie, to wszystko trzeba brać, porozkręcać. To są tylko pierdoły do codziennej obsługi, nie? I umówmy się, jedna skosi i druga skosi. Jedna skosi i druga skosi. Mi tylko jeszcze czego w Samaszu brakuje na dzień dzisiejszy? Wiecie co? Wskaźnika, jak nisko są opuszczone, jak nisko jest opuszczona belka sprężyny. Na przykład gdyby, teoretycznie już myślałem o tym, do tej śruby zamontować kawałek takiego pręcika z kolorem, tu przyczepić i wtedy na przykład widzę coś na zasadzie jak w ładowaczu jest czołowym. Pokazuję ci poziom w drugiej sekcji, nie? Ja wtedy z kabiny bym widział, by tutaj była taka kawałek właśnie tego. Ja bym z kabiny widział, jak mam, ile mam centymetrów odtąd, dotąd mniej więcej, nie? Jak, na jak mocno są rozciągnięte te sprężyny mniej więcej, nie? To jest taki szczególik. No i właśnie mówię, brakuje, jest miejsce na kluczyk tutaj, w Samaszu, zobaczcie, jest miejsce, ale sami mi doradzali, że to pod wpływem słońca potrafi pęknąć i wtedy jak wsadzisz tu kluczyk, włożysz tu kluczyk, potrafi się po prostu zgubić, wytrząść się. Więc na wszelki wypadek mówię, weź do kabiny, będziesz miał spokój, no nie? O, ja tu miejsca na sznureczek nie ma, zawinąłem wokół instrukcji, nie? Taka pierdoła. Tak samo te złącze hydrauliczne też nie ma wkręconych tych ślepych, tylko tak się po prostu zakłada. I co i brakuje mi w Samaszu? No miejsca na te nożyki, nie? Żeby one nie były gdzieś tam po skrzynce narzędziowej pochowane. No bo wiecie jak to jest, nie? Gdzieś tam po skrzynkach narzędziowych i tak dalej, żeby to było miejsce tak jak tam. Pudełeczko, prawe, lewe i wszystko jasne, gitara, no nie? O takiej bardziej bym tutaj, wiecie co, na dzień dzisiejszy właśnie się czepił bardziej do pierdół, do szczegółów, aniżeli do ogólnej pracy maszyny, bo ogólna praca maszyny oceniana bardzo dobrze. Ale jeśli chodzi o szczegóły takiego codziennych rozwiązań, codziennego obsługi, no to mimo wszystko można, myślę, że można byłoby to zrobić lepiej, nie? Na tej zasadzie, na przykład tutaj jest smarowanie, nie? Niby pierdoło, ale tam w czasie położyli tutaj na wierzch. Więc sobie elegancko, ciach, na wierzchu, tam się w tym kurzu i tak dalej, pod blondeko się nie czepiasz, nie? Także mówię, podsumowując, będę już kończył, bo i tak sporo czasu straciłem na to. Jest to dobra maszyna, ale jeśli chodzi o jakieś takie pierdoły do obsługi i tak dalej, no to tutaj po prostu jest wygodniejszy w obsłudze, jest po prostu klas. I to na pewno, no nie, to na pewno. I z tego względu właśnie, że kupiłem klasę z tyłu, a nie Samasza, bo właśnie chodzi o to, że Samasz nie miał kosiarki składanej do ukosa, pod ukosem tylnej, z kondycjonerem. Coś tam mają, jakiegoś XT, czy coś na tej zasadzie, ale
to jeszcze w fazie prototypów, to ma 4 metry i kondycjonerów jeszcze na pewno nie ma, nie? Więc po prostu wziąłem to, co było na rynku i się nie czaiłem na zwyczajnym świecie, nie? Także dzięki za uwagę, ktoś chce, to chciał, dziękuję, że ktoś tam posłuchał, ktoś tam pytał i tak dalej. Do usłyszenia następnym razem, cześć.